Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji urządzenia typu Android Box. Jest to urządzenie, które rozszerza możliwości Waszego telewizora o funkcję Smart TV, o dostęp do internetu, o dostęp do aplikacji VOD, takich jak YouTube, jak Netflix, HBO Go, Disney Plus itd. Jest to box marki Ostark, model OT3 4K. No i jest to urządzenie, które zapowiada się przynajmniej bardzo ciekawie, ponieważ kosztuje około 200 zł. Możecie go zamówić tutaj z polskiego sklepu marki Ostark na Allegro. No i jeżeli chodzi o specyfikację tego urządzenia, to jeżeli chodzi o RAM, tutaj dość standardowo 2 GB RAM, ale mamy 16 GB pamięci wbudowanej. Zarządzany jest Androidem w wersji 11, czy jest to Android TV, czy Android tutaj zwykły, to sobie za chwileczkę już sprawdzimy. No i duży atut, czyli obsługa materiałów wideo w rozdzielczościach 4K i obsługa kodeka AV1, to jest też bardzo ważne, ponieważ już dużo platform streamingowych zapowiada, że będzie właśnie kodowało materiały w tym systemie, dlatego też jeżeli chodzi o Ostark OT3 4K, jest on już do tego przystosowany. Na pokładzie mamy też dwuzakresowe Wi-Fi pracujące w paśmie zarówno 2,4 jak i 5 GHz, no i oczywiście Bluetooth tutaj w standardzie 5.0. Tyle na razie odnośnie specyfikacji technicznej, teraz zapoznajmy się z zawartością tego zestawu. Tak wygląda pudełko po tutaj otwarciu. No i oczywiście główny element zestawu, czyli box TV, box Ostark OT3 4K. Tak on wygląda. Mała kostka, mniej więcej o wymiarach 10x10, całkowicie zamknięta. W porównaniu do innych tego typu boxów, na froncie jest wyświetlacz. To się rzadko zdarza w Android boxach. Więc to myślę może być jakiś tutaj atut. Nóżki są tutaj podgumowane. No i jeżeli chodzi o wyjścia, to tylna krawędź, wejście zasilania, wyjście HDMI, wejście sieciowe LAN. Mamy optyczne wyjście dźwięku, no i wyjście AV dla jakichś tutaj starszych na przykład urządzeń, które nie mają wejścia HDMI. Teraz jeżeli zobaczymy sobie na prawą krawędź, tutaj patrząc od frontu, to mamy tutaj czytnik kart microSD, mamy dwa złącza USB, z czego jedno jest złączem USB 3.0, czyli tym szybkim USB pozwalającym przesyłać materiały w wysokich rozdzielczościach. Lewa krawędź, jak widzicie, jest pusta, więc jeżeli chodzi o samego boxa, to tak to wygląda. Teraz zobaczmy, co jeszcze znajduje się w zestawie. Mamy przewód HDMI, czyli nie musimy już pamiętać, żeby taki przewód sobie dokupić do zestawu. Jest oczywiście zasilacz z okrągłą tutaj wtyczką. No i tutaj zostaje nam instrukcja obsługi oraz pilot zdalnego sterowania. No i teraz zobaczmy sobie tego pilota. Jak widzę, jest to zwykły pilot IR, nie jest to pilot Bluetooth. Ale to sobie jeszcze sprawdzimy w dalszej części naszej recenzji. Przyciski duże, miękkie, podgumowane, delikatnie klikające, więc myślę, że to nam nie będzie przeszkadzało. Duży główny joystick do sterowania funkcjami urządzenia. Przyciski tutaj multimedialne, przyciski funkcyjne. Jest też przycisk myszy, czyli będziemy mogli sterować kursorem tutaj na ekranie za pomocą właśnie tego joysticka. Jak widać, nie jest to pilot ani żyroskopowy, nie ma tutaj też, z tego co widzę, funkcji sterowania głosowego, więc taka dość podstawowa konstrukcja. Natomiast są tutaj przyciski też numeryczne, przyciski do IPTV, do jakichś tutaj aplikacji multimedialnych, więc zobaczymy, jak ten pilot będzie się spisywał. Ok, tyle odnośnie zawartości tego zestawu. Ja sobie teraz podłączę tego boxa do telewizora. No i zapoznamy się z jego funkcjami oraz jego możliwościami. Ok, tak wygląda główny panel boxa Ostark OT3 4K. Czyli jak widzimy, nie mamy tutaj takiego typowego panelu, jeżeli chodzi o system Android TV, tylko jest to jakaś nakładka marki Ostark na Androida. No i teraz sprawdźmy sobie, jaki ten Android tak naprawdę jest w tym urządzeniu. Więc przejdźmy sobie do ustawień. No i teraz zobaczymy sobie ustawienia urządzenia, informacje. No i zobaczcie, tutaj w tym miejscu mamy na pokładzie system Android w wersji TV, czyli ten Android przystosowany do obsługi pilotem zdalnego sterowania.
Jeżeli chodzi o jakieś tutaj poprawki zabezpieczeń, 1 października 2021 więc tutaj mogło być już nieco lepiej. Natomiast no, ważne, że jest to Android TV, z tym, że no, wydaje mi się, że nie do końca ta nakładka jest tutaj potrzebna. W ustawieniach urządzenia tutaj już wszystko jest klasycznie, tutaj tak jak w każdym Androidzie, więc tutaj nie będę Wam tego jakoś specjalnie pokazywał. Natomiast teraz sobie przejdźmy może do panelu właśnie tego, który teraz widzicie, jak on tutaj został wykonany. No i jak widać są tutaj trzy takie główne ustawienia, czyli ta strona główna, którą teraz widzimy, na której znajdują się takie już domyślnie tutaj zainstalowane aplikacje. Aplikacja Starker, aplikacja, która ma być atutem tego tunera marki Ostark, ponieważ ta aplikacja umożliwia nam dostęp do jakichś tutaj serwerów zewnętrznych, jeżeli chodzi o telewizję, o tutaj dostępy do jakichś serwerów Xtreme, do list MCU i tak dalej, czyli do wszystkich tych telewizji IPTV, które możemy gdzieś tam sobie wykupić w internecie i na tym boksie będziecie mogli z takiej telewizji sobie korzystać. No i myślę, że wówczas będą te przyciski tutaj na pilocie funkcyjne, numeryczne nieco bardziej przydatne niż w przypadku tutaj typowych funkcji urządzenia Smart TV, urządzenia typu Box TV. Z pozostałych tu aplikacji mamy tutaj sklep Google Play. I teraz zobaczcie, jest to dokładnie ten sklep pod Androida TV, czyli znajdziemy w nim wszystkie aplikacje właśnie przeznaczone dla Android TV. I jeżeli chodzi o rozrywkę, to zauważcie, możemy zainstalować tutaj praktycznie każdą aplikację VOD, HBO Max, Canal Plus, CDA.pl, VOD, Polsat, Canal Plus, oczywiście Netflix, Viaplay i tak dalej. Natomiast nie znalazłem tutaj możliwości zainstalowania na przykład aplikacji Player i o tym Wam tutaj wspominam, ponieważ próbowałem to też zrobić z pendrive'a i również mi się tutaj z tego podstawowego pliku tego nie udało zainstalować, czyli większość aplikacji znajdziecie, natomiast nie wszystkie, więc o tym też musimy pamiętać. Możemy na tym urządzeniu oczywiście instalować sobie również gry wideo i grać na dużym ekranie, tak jak na konsoli. Oczywiście, żeby ta rozgrywka była w miarę komfortowa, no to musimy tutaj podłączyć do takiego boksa jakąś klawiaturę, myszkę, ewentualnie jakiś kontroler do gier, ponieważ gry z poziomu pilota no raczej są mało grywalne. Oczywiście wszystkie aplikacje jakieś odnośnie rozrywki, odnośnie strumieniowania, playlist i tak dalej, to wszystko będziecie mogli sobie bez problemu tutaj instalować. Serwisy muzyczne, Tidal, Spotify, Deezer, tak więc to wszystko bez problemu jesteście w stanie zainstalować. Mamy też oczywiście programy narzędziowe, jeżeli ktoś by potrzebował, serwery, VPN, więc praktycznie cała funkcjonalność, jeżeli chodzi o sklep Android TV, jest dostępna na tym boksie. To teraz może zobaczmy sobie aplikację YouTube, ponieważ to jest jedna z najbardziej popularnych aplikacji, najczęściej wykorzystywanych na tego typu urządzeniach. No jak widzicie, aplikacja w wersji TV, czyli możemy bardzo łatwo tutaj zarządzać tą aplikacją z pozycji pilota. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie materiałów, niestety nie mamy tutaj budowanego mikrofonu, więc będziemy musieli to wyszukiwać ręcznie za pomocą tej klawiatury ekranowej i tego joysticka na pilocie. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj klawiaturę numeryczną, nie musimy tutaj się na nią przełączyć, ponieważ możemy wybierać numery bezpośrednio z tej klawiatury naszej na pilocie. To myślę jest też dość wygodne rozwiązanie. Zobaczcie, bardzo szybko to wszystko sprawnie działa. Mamy dostęp już do wszystkich materiałów wideo. Teraz jeżeli chodzi o odtwarzanie takich materiałów na telewizorze, to zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Przejdziemy sobie tutaj do ustawień i zobaczmy, jaką możemy maksymalnie wybrać jakość odtwarzanego obrazu. Jak widać, możemy odtwarzać materiały w jakości 4K, czyli 2160p przy 60 klatkach na sekundę. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o odtwarzanie materiału wideo w tej najwyższej rozdzielczości, bez problemu to wszystko nam działa. Pełna płynność, bardzo dobra jakość obrazu, duża szczegółowość. Tak więc myślę, że pod tym względem tutaj Ostark spisuje się jak najbardziej ok, czyli do aplikacji YouTube w wysokich rozdzielczościach ten box będzie się Wam jak najbardziej
na dawno. Kolejna aplikacja, czyli na przykład Plex, mamy tutaj już domyślnie ją też zainstalowaną. I jak widzicie, mamy tutaj dostęp już do jakiejś biblioteki filmów, seriali, które będziemy mogli sobie odtwarzać na tym urządzeniu. Jest to już domyślnie zainstalowane, serwery są jakieś tutaj poustawiane. No i zobaczcie na przykład Euronews, możemy sobie taki materiał otworzyć na tym boksie bez tutaj jakichś dodatkowych abonamentów i tego typu rzeczy. Na ile to jest legalne, ciężko mi powiedzieć, natomiast dostajemy to już w standardzie razem z tym boksem, więc możemy z tego korzystać. Mamy aplikację Netflixa, ale do niej sobie przejdziemy już za chwilkę. Natomiast na tym głównym ekranie możemy sobie też dodawać jakieś inne aplikacje, które byśmy chcieli, żeby się nam wyświetlały. Niech to na przykład będzie aplikacja Kodi, może być tutaj przeglądarka Chrome, może to być na przykład tutaj funkcja Miracastu. I teraz jeżeli sobie wyjdziemy na głównego ekranu, to jak widzicie, dodatkowe aplikacje nam się pojawiły i możemy mieć tutaj takie szybkie skróty. Oczywiście możemy usuwać też te listy wybrane aplikacje. O samych aplikacjach jeszcze sobie powiemy za chwilę, natomiast teraz zauważcie, to jest nasz główny ekran, natomiast tutaj niżej mamy dostęp do wszystkich aplikacji, które zainstalowaliśmy w tym momencie na tym urządzeniu. Jak widzicie, ja to sobie testowo doinstalowałem kilka aplikacji VOD, kilka aplikacji takich jak na przykład Kodi, jak DRM Info, które chciałem Wam zaraz pokazać, WP Pilota, CDA.pl. No i teraz może o specyfikacji technicznej tego boksa. Weźmy sobie do ID64 i teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o procesor AM Logic, tutaj może przejdziemy do specyfikacji takiej szczegółowej, procesor czterordzeniowy, wyposażony w rdzenie Cortex A35, taktowany zegarem 1,8 MHz. Następnie, jeżeli chodzi o pamięć RAM, to jest 2 GB pamięci RAM. Jak pamiętacie, mamy 16 GB pamięci wbudowanej na nasze dane. No i może jeszcze tutaj grafikę zobaczmy, jest to Mali G31. Czyli jeżeli chodzi o specyfikacje techniczne, jest to taka specyfikacja, która pozwala nam na odtwarzanie materiału wideo w wysokich rozdzielczościach z wszystkich serwisów VOD, z jakich tutaj najczęściej korzystamy, ale też pozwala nam na uruchomienie jakichś prostych gier wideo i korzystania z tego boksa jako takiej prostej konsoli do gier. Natomiast teraz przejdźmy sobie do DRM Info, bo o tym chciałem Wam powiedzieć. No i tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o poziom zabezpieczeń WideDevin. No i niestety, jak widzicie w tym miejscu, poziom zabezpieczeń L3. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że jeżeli chodzi o otwieranie materiałów w wysokich rozdzielczościach z aplikacji Netflix czy też jakichś innych aplikacji VOD, to niestety te aplikacje nam nie będą działały w tych wysokich rozdzielczościach, więc będziemy korzystać tylko z tych rozdzielczości podstawowych. Więc o tym musicie pamiętać, kupując tego boksa. Jeszcze tutaj jedna informacja. Nie mamy w tym boksie funkcji Chromecasta, czyli nie możecie w prosty sposób tutaj z aplikacji Google przesyłać materiału wideo na duży ekran telewizora. Natomiast mamy tutaj funkcję Miracasta, która pełni podobną rolę, lub też AirScreen pozwala nam wyświetlać właśnie materiały z telefonów na ekranie telewizora. Kolejny atut to możliwość zainstalowania aplikacji Kodi i ta aplikacja jak najbardziej na tym boksie będzie Wam działała w tych najwyższych wersjach. O możliwościach aplikacji Kodi nie będę Wam tutaj dzisiaj opowiadał, ponieważ jest to oczywiście temat na zupełnie inny materiał. Natomiast jest to kombajn multimedialny pozwalający na dostęp do wszystkich materiałów sieciowych czy też na materiałów na dyskach podłączonych do tego boksa, więc myślę, że warto się tym zainteresować. Teraz jeżeli chodzi na przykład o aplikację Polsat Box Go, to zobaczcie, aplikacja nam się bez problemu instaluje. Mamy tutaj dostęp do tych wszystkich tutaj materiałów tej aplikacji. Natomiast jest to aplikacja, która jest napisana pod zwykłego Androida i tutaj jak widzicie nie możemy w prosty sposób obsługiwać jej za pomocą tutaj tego pilota. Oczywiście możemy tutaj skorzystać z tej funkcji myszy, wówczas na ekranie pojawia nam się kursor i za pomocą tych przycisków możemy tutaj sterować i uruchamiać poszczególne tutaj pozycje. Natomiast nie jest to typowa aplikacja pod Android TV, więc niby mamy sklep Android TV, pobieramy z niego aplikacje, instalujemy bez problemu. Natomiast niektóre aplikacje, z tego co zauważyłem, są po prostu aplikacjami pod zwykłego Androida. Zobaczmy jeszcze może WP Pilot, jak to będzie tutaj wyglądało.
No i teraz jak widzicie WP Pilot jest w tej wersji pod Android TV, więc tutaj nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o obsługę tej aplikacji. No i na koniec jeszcze ta aplikacja Netflix, o której Wam już wspominałem. No i teraz jak widzicie aplikacja nam działa na boksie Ostark OT3 4K. Jeżeli chodzi tutaj o sterowanie w filmach, to jak widzicie bez problemu możemy sterować za pomocą tego pilota z danego sterowania. Natomiast jeżeli sobie już uruchomimy jakiś tutaj film, materiał wideo, to to sterowanie w filmach już nie zawsze działa. Możemy co prawda przewijać do przodu o kilka minut. Nie zawsze też pojawia się na dole ekranu pasek postępu, tak jak w tym momencie tego paska nie ma. Nie możemy też prosto z pilota dostać się do takich ustawień jak na przykład wybór ścieżki dźwiękowej, wybór napisów. Więc do obsługi tej aplikacji, takiej komfortowej, potrzebujemy jakąś zewnętrzną klawiaturę, na przykład tego typu. No i wówczas już możemy mieć pełne zarządzanie kursorem i sterować wszystkimi opcjami, więc możemy to w ten sposób rozwiązać. Natomiast no, za pomocą tego pilota z danego sterowania nie zawsze działa to tak, jakbyśmy tutaj tego od tej aplikacji oczekiwali. Ok, na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję boksa Ostark OT3 4K. Teraz krótkie podsumowanie i oczywiście plusy i minusy tego urządzenia. Zacznijmy sobie może od plusów. Na plus na pewno tutaj jakość wykonania, tutaj nie mam żadnych uwag. Plusem jest też wyświetlacz na froncie, to jest rzadko spotykana rzecz w przypadku boksów TV. Mamy tutaj wszystkie potrzebne złącza, czyli wyjście HDMI, mamy też wyjście AV, mamy oczywiście wejście sieciowe, wbudowane dwuzakresowe Wi-Fi w paśmie 2.4 i 5 GHz. Mamy dwa z gniazda USB, z czego jedno jest USB 3.0, to szybkie, czytnik kart microSD oraz wyjście optyczne dźwięku. Więc pod względem konstrukcyjnym myślę, że tutaj Ostark OT3 4K jak najbardziej się broni. Jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, tutaj miałbym już nieco więcej uwag, jeżeli chodzi o tą konstrukcję, ponieważ mamy tutaj duży pilot, dużo przycisków, funkcji, ale tak naprawdę nie do końca je wykorzystujemy, chyba że korzystacie z serwisów streamingowych w telewizji IPTV, no to wówczas to rozwiązanie jak najbardziej ok. Kolejnym plusem, specyfikacja boksa, 2 GB RAM-u, 16 GB pamięci wewnętrznej, czyli taki standard, jeżeli chodzi o urządzenia do odtwarzania materiału wideo z serwisów VOD. Po stronie plusów możemy też zapisać system operacyjny, ten pod spodem Android TV, ponieważ ta nakładka, którą teraz widzicie, mi osobiście niezbyt odpowiada. Czyli tutaj ten układ w formie tych trzech kafelków po boku. Natomiast no oczywiście możemy do tego się przyzwyczaić. Ja osobiście wolę czystego Androida lub system Google TV. Natomiast tutaj plusem w tym całym ekranie jest, jeżeli sobie przejdziemy tutaj w lewo, to możemy bardzo szybko pozamykać ostatnio otwarte aplikacje, wyczyścić szybko pamięć tego urządzenia, żeby nam działało szybciej. Plusem oczywiście może być też aplikacja YouTube. Tutaj nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Jak widzieliście, materiały odtwarzają się w wysokich rozdzielczościach 4K z pełną płynnością, bardzo dobra jakość obrazu, więc pod aplikację YouTube jak najbardziej Wam tego boksa mogę polecić. Jeżeli chodzi o sklep, to też myślę, że po stronie plusów jest to sklep pod Android TV z tymi wszystkimi aplikacjami do obsługi pilotem zdalnego sterowania, więc tutaj też myślę, że jest ok. Jeżeli chodzi o działanie aplikacji VOD, to wszystkie aplikacje, które instalowałem, działały tutaj bez problemu, natomiast nie udało mi się zainstalować aplikacji Player TV, więc o tym tutaj myślę, że warto wspomnieć. No i aplikacja Netflix, jak widzieliście, możemy tutaj bez problemu tą aplikację uruchomić sobie na tym boksie. Natomiast mam do niej dwie uwagi. Po pierwsze, jak widzieliście, sterowanie w tej aplikacji za pomocą pilota z danego sterowania nie do końca jeszcze działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Oraz, tak jak widzieliście w recenzji, poziom zabezpieczeń WideDefin, czyli nie możemy odtwarzać materiałów w rozdzielczości 4K właśnie z serwisu Netflix. Tak więc na to zwracam Waszą uwagę, jeżeli będziecie decydować się na zakup tego urządzenia. Dla wielu użytkowników dużym atutem tego boksa Ostark OT3 4K może być właśnie aplikacja Stalker, która pozwala nam na dostęp do wszelkiego rodzaju serwisów IPTV, oglądania właśnie materiałów po sieci, oglądania telewizji z list M3U czy też właśnie ze serwerów sieciowych.
Tak więc jeżeli macie jakieś tutaj własne wykupione serwery, abonamenty, no to jak widzicie będziemy tutaj mogli sobie je dodawać i oglądać telewizję właśnie za pomocą tego urządzenia. Więc myślę, że to też wiele osób może zainteresować i przekonać właśnie do zakupu tego rodzaju urządzenia. Ok, myślę, że dziś to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję Boxa Ostark OT3 4K. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. Jestem też ciekaw Waszej opinii odnośnie tego urządzenia, tak więc piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!